Nowodon Dmowskiego. Już po weekendzie zaczynają się prace budowlane. Ponadto nowe Aleje Zaimskie nie udało się w pierwszym przetargu, więc rozpisany został drugi. Oraz duże zmiany przy fabryce FSO. W końcu będą tam mogli mieszkać mieszkańcy. I Warszawa Targówek. Czy ta stacja ma aby na pewno sens? O tym i nie tylko. W kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę, 7 sierpnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zaczynamy kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Mamy dużo materiałów, więc przelećmy przez nie jak najszybciej. Zacznijmy od Ewadii Wint na stacjach Metra. To mamy jedną nową, która mnie trochę zdziwiła, no i centrum też jest zdziwione. Stacja Tatusz Arsenał, Wilanowska, Służew i Metro Centrum. To stacje metra, na których aktualnie są awarie wint i modernizacja na tych co ostatnio, czyli imieniu Niedacpowicka, Wilanowska, tam nowe windy są wstawiane, modernizacja, remonty, różne bajery takie tam się aktualnie odbywają. Przejdźmy sobie do strony tramwajów warszawskich. Tu nie mam żadnych nowości, jednakże jest jedna, która od dłuższego czasu już ją widzę, ale tramwaje ewidentnie cały czas nie chcą go poprawić. Informacje dla mieszkańca. Jak widzicie, jak najeżdżamy na to znika i kiedy w to sobie wejdziemy, to strony nie ma. W sensie jest informacja dla mieszkańca, ale faktycznie na stronie nic nie mamy. A few moments later. A jednak coś mamy. Mamy remont torowiska, mamy ostatnie informacje i aktualności. No dobrze, tutaj jednak faktycznie coś nowego się pojawiło na stronie tramwajów. Przechodzimy sobie do SKM-ek, zdobyć licencję maszynisty w SKM. Gdyby nie to, że jestem wykluczony przez niektóre składniki, to nawet może bym tam wystartował. Zgłoszenia do 10 sierpnia na stronie SKM-ki możecie to szybko, ładnie znaleźć. Idąc dalej, lekkie utrudnienia w WKD, które chciałem powiedzieć, to Izba Tradycji EKD WKD jest zamknięta 15 sierpnia. Trzeba mieć to na uwadze. No i jeszcze jeden konkurs, taki ciekawy. Startuj z Mazowszem koleją po Polsce i zostań reporterem U-Mobile. Koleje Mazowieckie, kolejny konkurs. Szczegóły i regulaminy możecie znaleźć na ich stronie w zakładce ogłoszenia. POP-y, czyli WTP, będą czynne dłużej. Od 2 sierpnia wydłużyliśmy godziny otwarcia punktów obsługi pasażera. Oczywiście nie wszystkich, jednakże trzeba mieć to na uwadze, że działają dłużej, a część jest cały czas nieczynna z powodu pandemii, a część z powodu wakacji. No, możecie sobie powybierać, jak to wygląda. I najmniejsze zmiany, jakie są aktualnie w tym tygodniu, najważniejsze to jest dla linii 169, 212, 409, 500, N12, N14, N62 i N64, czyli na rondzie Żaba, bo tam aktualnie jest drugi etap prac. Ale o tym za chwilę, bo przejdźmy sobie najpierw do naszego wspaniałego ZDM-u, który w końcu wyremontował chodnik pod samym sobą. Jest aktualnie dla pieszych, dostępny. No ZDM, co może robić? Stawiać słupki, aby nikt się nieładnie nie parkował. Zwłaszcza pod ich siedzibą. No na szczęście ZDM to naprawił. Przy okazji możemy zobaczyć też parę zdjęciówek z środka, co tam możemy zobaczyć. I bardzo ładnie. Ogólnie całkiem nieźle to wyglądają ich rejony. No i na wprost mają też taki parking Warso. No wiadomo, cennik jest dosyć... Znaczy, nie jest aż taki zły, bo 5 zł za godzinę w centrum Warszawy, no to wiecie, da się tam w teorii przeżyć. Ale idąc dalej, czas na nowe rondo Dmowskiego. Ruszamy już po weekendzie i to tym, o którym aktualnie mówimy. Czyli już w poniedziałek rozpocznie się przebudowa. Jest to, bym powiedział, naprawdę się nie spodziewałem, że tak szybko wystartują z tym, ale biorąc pod uwagę, że nie będą prace dosyć długo też trwać, więc całkiem nieźle. Nowe ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych, to chyba najważniejsze rzeczy tutaj są. Wiadomo, będzie bardziej zielono, krzaczki i tak dalej, ale jednak, bądźmy szczerzy, najbardziej dla przeciętnego człowieka liczy się to, że będzie tam zielono. I tak,
Możemy tutaj zobaczyć, iż tak wygląda nasze rondo. Będzie na ten okres remontu zamknięty już jeden pas na ulicy Marszałkowskiej. Może być problematyczne. Część przystanków autobusowych jest przeniesiona, w sensie dokładnie jeden. Jest trochę dalej od całego naszego ronda na Marszałkowskiej. I zobaczmy, jak wyglądał sondaż, mniejsza z tym, po tego, czy dobrze jest stworzone te nowe rondo. No i tak. Pytanie brzmiało, czy twoim zdaniem nowe rondo Dmowskiego zwiększy korki w tym rejonie? No i tak, mam nadzieję, że dobrze zrozumieliście pytanie, bo tam miałem parę komentarzy, iż nie do końca. Większość z was stwierdziło, bo aż 48%, iż nie zwiększy to korków i chyba nawet się z wami zgłodzę, bo co prawda będzie więcej sygnalizacji świetnej, ale raczej ZDM to jakoś ładnie tam sensownie poukłada, tak mi się przynajmniej wydaje. Z drugiej strony 29% z was stwierdziło, iż zwiększy to korki i 23% z was stwierdziło, iż nie wie. Natomiast dobre pytanie ci nasunęło tam, mam też w komentarzach, iż po co to remontować, skoro już niedługo całkowicie Aleje Rzymskie zostaną rozkopane podczas przebudowy linii średnicowej. I faktycznie, trzeba się z tym zgodzić, że jest to trochę brane bez sensu, budowa na parę lat, trzy może jakoś mniej więcej, zanim PKP całkowicie rozkopie. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę dwa fakty. Po pierwsze, miasto jest na to przygotowane i wszystkie drzewa i krzewy, które będą wsadzone, będą zabrane w specjalnych w takich foliach, takich specjalnych doniczkach, aby można byłoby je później szybko, nie szybko, tylko można byłoby je wyjąć bez wydawania ich z korzeni i w ogóle dało się je wyjąć, żeby później mogły przeżyć na okres budowy linii średnicowej. To jest pierwszy element. Drugi element. To będzie jedyny moment, kiedy na tym rondzie będą przejście dla pieszych, bo przypominam, wiem, to dziwne, ale po remoncie linii średnicowej ZDM chce tutaj stworzyć skrzyżowanie zamiast ronda. Z koniczną tramwajową, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jednakże czy tutaj rondo nie jest najlepszym rozwiązaniem aktualnie? Nie wiem, sami się zastanówcie, czekam na waszą bitwę w komentarzach. Ale przejdźmy sobie do kolejnych informacji i przejdźmy już szybciej. Rondo Żaba, pierwszy etap za nami, ładnie już część ulicy jest zaasfaltowana, aktualnie będzie trwać drugi etap. Druga jezdnia, cały czas wielkie objazdy przez to są robione, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na Marszałkowskiej i Królewskiej, na tym skrzyżowaniu, niedługo powstanie lekki remoncik sygnalizacji świetlnej. No, azyle dla pieszych i inne bariery, które zawsze ZDM też będzie montowywać, to chyba nie muszę wam tłumaczyć. I to będzie się dziać już niedługo. 9 dni będzie remont, trochę będzie problematyczne w tym rejonie, ale tramwaje tam cały czas i tak nie jeżdżą, więc to nie powinno być dużym problemem. No i dalej idąc, ZDM dalej leduje, czyli na trasie Łazienkowskiej skończyli już swoje nowe lampy i kolejne węzły drogowe z nowym oświetleniem się pojawiły na mapie Warszawy. Tutaj macie ich listę. No i oczywiście na koniec muszę powiedzieć o nowych Alejach Jezuńskich, gdyż też o tym był sondaż. Już u drugiej przetarg. W pierwszym nie spodobały się zbytnio ceny, jakie były zaproponowane ZDM-owi, dlatego termin składania ofert 23 sierpnia mija na nowe Aleje Jerozolimskie. Miejmy nadzieję, że wyjdzie coś z tego, ale zobaczmy w sumie, czy wam się podobają one nowe. Większość z was, bo zapytałem się też w sondażu, to już właśnie dwa sondaże teraz robimy w tygodniu, stwierdziło, co mnie to bardzo zdziwiło, było 296 głosów pod pytaniem, czy twoim zdaniem koncepcja nowych Alei Jerozolimskich jest dobra? Stwierdziło, bo aż 51%, iż dobra jest. Z kolei tylko 40% z was stwierdziło, iż ten schemat wam się nie spodoba. Z czego te 40% to dzielamy na 26%, które stwierdziło, iż jest za mało pasów dla samochodów, a 14%, iż po prostu cała koncepcja jest zła. 8% osób nie wiedziało, czy koncepcja jest dobra, czy zła. Moim zdaniem mogę wam powiedzieć, że według mnie tu jest za mało pasów, ale ja się zgodzę z wami, czyli po prostu bus pas powinien być zastąpiony przez zwykły pas dla samochodów. Może i by to nie pomogło autobusom, ale by pomogło chociaż samochodom, bo nie chcemy mieć drugiej Świętokrzyskiej w centrum Warszawy z dobrym mostem, a na to się przygotowujemy niestety tutaj. Bemowo, czyli metro Bemowo, a konkretniej na Bemowej Woli, obok stacji Bemowo i Urlichów, będą zmiany.
Drogowe, komunikacyjne, część ulic będzie zamknięta, którą ja akurat często jeździłem. Ścieżki drogowe zostały zostawione w 100%, więc to jest dobrze zachowane. No i parę tam lekkich zmianek zostało wprowadzonych. Ale idąc dalej, mamy testy i odbiory tunelu podrusynowym, o którym bardzo dużo was zresztą ich obejrzało. I wam się spodobał ten tunel pod Powem. Mi też się spodobał, przyznaję. I miejmy nadzieję, że niedługo zobaczymy go już w użytkowaniu, jak to mówili, we wrześniu. A teraz nowość, której nawet się nie sądziłem, iż zobaczymy tutaj. FSO! Tak, jeszcze raz. FSO! Tak, ta fabryka samochodów będzie miała drugie życie. 62 hektary tejże fabryki zostało wykupione przez dewelopera i w przyszłości. Oczywiście to będzie trochę trwać, zanim oni wyburzą te wszystkie hale i inne części, ale w przyszłości tam będą mieszkania. I to bardzo dobrze, bo w tym rejonie póki co aktualnie, wiadomo, część tych magazynów jest aktualnie używana jako magazyny, te całe hale od samochodów. Jednakże większość z nich to jest wielkie strachowisko i tam można co najwyżej znaleźć ciekawe rzeczy, których nie chciałobyśmy znaleźć, przynajmniej jak dla mnie. A jeżeli to się zmieni, to będzie dobrze, bo nasz tramwaj do żadań FSO będzie miał większy sens niż atrakcja turystyczna po przystankach, których nikt nie korzysta. No bo bądźmy szczerzy, kto aktualnie wsiądzie na przystanku dyrekcja FSO? No właśnie, nie wiem. Ale jest, jest tramwaj i będą niedługo, w sensie niedługo, prawdopodobnie w przeciągu 10 lat będą tam już może pierwsze osoby mieszkać, tak przybliżając mniej więcej. I wtedy nasz tramwaj i ogólnie te rejony zupełnie na nowo odżyją. I to jest planowane, aby niedługo ten rejon, zresztą też nad Wisłą w tym rejonie, trochę odżył i na nowo został zasiedlony bardziej przez mieszkańców niż przez nowe fabryki. I jeszcze ciekawostka, Wola przejęła czarnego kota w końcu. Po prawie 30 latach czarny kot powrócił do miasta. Wszystko na mocy wyroku sądu, który nakazał przekazanie terenu miastu. I bardzo dobrze, może w końcu jakoś normalnie, nie wiem, wyburzą albo uporządkują, bo jednak czarny kot to, no to jest czarny kot. Zresztą w takim rejonie to ja już widzę, jak deweloperzy się na to będą rzucać od miasta, żeby to wykupić. Miejmy nadzieję, po rozwijaniu czarnego kota i ewentualnej sprzedaży działki, na terenie można postawić budynek do 25 metrów wysokości. Ale jak deweloper sypnie dużym groszem, to może i wyższym. Miejmy przynajmniej tego nadzieję, bo nie chcemy tam jakichś niskich, małych sklepików, a coś ładnego, wysokiego. Wiecie, takie tam z boku jest coś wbudowane. Warszawa targówek. Pociągi raz na godzinę. To tylko wstęp. Niby tylko wstęp, ale raz na godzinę. Miała tam konferencję prasową, jakiś tam minister miał swoją konferencję. Mnie akurat mało interesują, jak jeśli oni mają konferencję, bo wiadomo, że nic ciekawego nie powiedzą, zawsze tam to samo mówią. Więc no tyle. Wygląda całkiem nieźle ta nasza stacja. Ładne chodniczki, wszystko w ogóle ładne, ale o Warszawie targówek to co jakiś czas pojawiają się materiały. Miło, że zejście z całej stacji jest zadaszone i to mi się naprawdę spodobało. Ale to się zgadza z moim potwierdzeniem, iż ta stacja wygląda bardzo podobnie, schematycznie, nie wyglądowo, do stacji Warszawa Ursynów Północny. Możecie się ze mną zgadzać lub nie, napiszcie w komentarzach. No i taka ciekawostka, odejdziemy trochę od Warszawy, a konkretnie aż do Łodzi. Jest porozumienie w sprawie powrotu tramwaju Łódź-Konstantynów, przetarg w sierpniu, czyli w tym miesiącu. Tak, ja może mało podróżuję po Polsce, ogólnie w celach komunikacji miejskiej, ale jednak ten tramwaj trochę mnie zainteresował, bo tramwaje podmiejskie w Warszawie czegoś takiego w ogóle nie mamy, a w Łodzi to one mają tendencję do znikania. Miejmy nadzieję, że ten wróci. Co prawda trochę to lat zajmie i nowa koncepcja jego odbudowy jest odjechana, jednakże gdyby ten tramwaj jeździł z naprawdę normalną prędkością, to by było całkiem niezłe. No i tak, ciekawostki jeszcze z czele kolei. Pierwsza maszynistka w Kolejach Mazowieckich. Bym powiedział, no, dopiero, ale niech będzie. Prowadziła maszynistka w samodzielnej służbie. Pierwszy raz w Kolejach Mazowieckich. No, skomentuję to jednym słowem, dopiero. Ale idąc dalej, metro warszawskie. Zmienią się nazwy stacji na drugiej linii metra. Oczywiście mówimy o stacjach na Brudnie i Bemowie. Pojawiły się petycje w tej sprawie. No i zobaczymy. Jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Oczywiście, jak będziemy cokolwiek będzie wiedzieć więcej,
będę się z Wami kontaktować i mówić. Oczywiście chodzi o stację Kondratowicza i Bemowo, Bemowo na Ratusz Bemowo lub bardziej do tych rejonów, a Kondratowicza na Targówek Ratusz. No, Kondratowicza bym zostawił, co do stacji Bemowo, już się do niej przyzwyczaiłem trochę. I akurat ona dosyć dobrze pasuje w tym rejonie mimo wszystko, bo stacja Bemowo jest w centrum mniej więcej Bemowa w tym rejonie i by nawet pasowało, więc zobaczymy, czy coś będziemy tutaj jeszcze przy tych stacjach, a konkretnie na nazewnictwie, kręcić. No i na koniec wiadomość taka bardziej luźniejsza, czyli jak stolica dba o kurtym. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, iż w niedzielę, czyli jutro, 8 sierpnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Kota, więc jeśli macie swoje pupile, jakieś koty, przytulajcie, dajcie im swobodę i w ogóle tego dnia jakieś lepsze pożywienie im dajcie czy coś. I tutaj ciekawostka, w Warszawie jest prawie 29 tysięcy takich zwierząt, co naprawdę mnie zdziwiło, że jest ich aż tak dużo. No i tutaj macie ciekawostki, ciekawostki na temat kotów w Warszawie wam wrzucę, bo to jest cena bezpośrednio z UM-u. To byłoby na tyle z dzisiejszego Mniejsza z Tym. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać, aby Mniejsza z Tym się bardziej rozwijało i jakieś reportaże i inne rzeczy się pojawiały. Sądy uliczne kiedyś może się pojawią. Mamy plany na to też z Sykutem, więc im będzie więcej wspierających, tym do tego pewnie szybciej dojdziemy. No i możliwe, że to jest ostatnie Mniejsza z Tym w takiej formie. Ale zobaczymy, bo wy tam przyspieszyliście z tymi subskrypcjami ostatnio tak, że ja nie wiem, co się dzieje. Tak czy siak, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W niedzielę na pewno będę mieć wolne. W poniedziałek może się coś pojawi. Do zobaczenia. Cześć!